Budynek przy ulicy Lutosławskiego będzie pierwszym obiektem w powojennym słupsku, które służyć będzie wyłącznie teatrowi. Siedzibę nowego teatru za 14 milionów złotych wznosi konsorcjum dwóch słupskich firm. Prawie 3 miliony złotych to koszt realizacji technologii sceny, czyli wszystkich urządzeń technicznych. Kolejny milion przeznaczony został na zagospodarowanie teatralnego dziedzińca i terenu za Filharmonią. W sumie więc inwestycja kosztować będzie niemal 18 milionów złotych. Prac wykończeniowych przed ekipą budowlańców jest jeszcze sporo, wszystko ma być jednak gotowe na koniec sierpnia nowy teatr z nową, wygodną, sympatyczną e, widownią, więc każdy z Państwa, kto do tej pory narzekał, że nogi puchną i kolana się obijają, będzie mógł tutaj przyjść i wygodnie spędzić czas już od 10 października, ponieważ, proszę Państwa, na 10 października zaplanowaliśmy otwarcie nowej siedziby, nowego teatru. E, jesteśmy w Słupsku, żyjemy w mieście, który tętni Witkacym, więc odpowiedź, cóż będzie na otwarcie, jest dosyć oczywista szefcy Witka Cego, będzie reżyserował Paweł Świątek, którego Państwo znacie już z produkcji Doroty Masłowskiej Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku, którą mieliśmy dwa i pół roku temu, e, więc od 10 października Żyjemy tą nadzieją, jesteśmy przekonani, że tego 10 października wszyscy subszczanie będą mogli przyjść do nowej siedziby teatru i zobaczyć e, nowe spektakle. Na widowni nowego teatru zmieści się 250 osób. Siądą one w większych niż w Filharmonii fotelach, szersze będą też odstępy między poszczególnymi rzędami siedzeń. Publiczność na widownię wejdzie dwoma wejściami z poziomu dolnego i górnego foyer. W budynku, poza pomieszczeniami biurowymi, będzie też duża sala prób, sala warsztatowa oraz pokoje dla aktorów. Natomiast na większym z dwóch tarasów, znajdujących się na najwyższej kondygnacji, planowane są spektakle plenerowe. W wakacje aktorzy Nowego Teatru przygotowują się jednak nie tylko do szewców, równolegle trwają bowiem próby przed kolejną premierą. Będzie to spektakl Sztolp, Dzień Kobiet, historia trudnych, tuż powojennych relacji polsko-niemieckich, natomiast w lipcu i sierpniu będzie ich można zobaczyć podczas plenerowych spektakli na dziedzińcu.